Dzień dobry Państwu, witam w kolejnej rozmowie z cyklu RODM Online. Tym razem moim i Państwa gościem jest Karolina Olszowska, koordynatorka Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Krakowie. Witam serdecznie, Karolina. Witam serdecznie, cześć. Cześć. Karolina, oprócz tego, że jest koordynatorem RODM Kraków, jest także historykiem, turkologiem, doktorantką na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzisiaj także chwilę będzie fragment naszej rozmowy o Turcji. A przedmiotem naszej rozmowy jest publikacja wydana przez RODM Kraków i Ośrodek Myśli Politycznej w Krakowie, który prowadzi RODM Kraków, czyli Polityka w cieniu COVID-19, raporty polityczne ze świata 2020. Skupimy się na tym, na czym od roku skupiamy się wszyscy, czyli na tym, jak pandemia COVID-19 wpłynęła na kształt międzynarodowego układu sił, czy nadal na ten międzynarodowy układ sił wpływa. Także to będzie wynikało z naszej rozmowy. Tak jak wspomniałem, Karolina, w ramach corocznego konkursu organizowanego przez Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego, ale także Fundację Języka Polskiego, słowem roku 2020 był koronawirus. Wyraz ten zdobył pierwsze miejsce zarówno w głosowaniu internautów oraz kapituły językoznawców. Wiadomo, że nikogo to nie dziwi, bo pandemia wpłynęła i na życie nasze codzienne, ale także na życie społeczno-polityczne. Zacznę naszą dyskusję tak naprawdę od końca. Czy pandemia COVID-19 zostawi trwały ślad w światowej polityce, Twoim zdaniem? Moim zdaniem zostawi, mimo tego, że myśmy się już do tego przyzwyczaili, bo to już widać teraz, nawet jak wzrosły zachorowania, wszyscy je po prostu przyjęli tak jako coś, co było do przewidzenia. Wszyscy mają nadzieję, że jakoś się z tym uporamy. Ale ta książka świetnie pokazuje jako takie podsumowanie, bo naszym celem było trochę takie podsumowanie tego, co stało się w 2020 roku, bo to na pewno będzie kolejny rok, który przejdzie do historii ze swoją specyfiką. To, jakie będzie on miał konsekwencje, no to na to jest jeszcze czas, już niektóre widzimy teraz, ale jakby wiele z nich dopiero będziemy w stanie oszacować w przyszłości, ale pokazanie, że coś, co wydawało się jeszcze rok wcześniej prawie że niemożliwe, czyli to, że przez próbę się nie patrzeć, całe życie się zmieni. Zmieni się diametralnie, będziemy się musieli przyzwyczaić do nowej rzeczywistości. Jakby zostało tutaj zawarte na wybranych przykładach. I właśnie dlatego wydaje mi się, że będzie to, jakby ślad będzie miało w światowej polityce, bo pokazało z jednej strony, jak wiele państw musiało przewartościować swoją politykę. Znaczy polityka się działa, o czym pewnie będziemy jeszcze rozmawiać, mimo tego, że została jakby całkowicie zmieniona. Ale przeszliśmy po pierwsze do tego, że wiele państw skoncentrowało się na swojej polityce wewnętrznej, jakby dając dużo mniejszy nacisk na swoją politykę zagraniczną. Takim przykładem, który jest tutaj wyszczególnie, są Stany Zjednoczone, które jednak nie wydawałoby się, no jest to światowy gracz, który ma swój udział we wszystkich możliwych miejscach, kontekstach spornych i tak dalej na świecie, a jednak przewartościował trochę to, czy władza przewartościowała, bo to może w ten sposób, to, co jest w tym momencie ważne dla rządzących Stanów Zjednoczonych, i skierowało dużo większy nacisk na swoją politykę wewnętrzną. To jest taki sztampowy przykład dlatego, no, że jest to mocarstwo. Ale takich państw przecież było dużo więcej, które musiały przede wszystkim skupić się na swoich problemach wewnętrznych, tym bardziej, że koronawirus to nie były tylko zachorowania, to też były na przykład ogromne problemy gospodarcze, z czego sobie zdajemy sprawę, i pociągnęło za sobą mnóstwo innych konsekwencji. Więc to na pewno zostanie. Zostanie też na pewno trochę to, że żyjemy w trochę takim świecie polityki wirtualnej z jednej strony, bo polityka też musiała przejść tą sferę, w którą byśmy przeszli, jako RODM choćby. I wiele osób, wiele przedstawicieli, wiele ministrów, premierów, prezydentów zaczęło się spotykać w takich formatach trochę bardziej online, co z jednej strony utrudnia, ale z drugiej strony jakby ułatwia zawężenie tego wszystkiego, tego swojego kalendarza. Więc to na pewno też w polityce zostało. Ale przede wszystkim też wydaje mi się, że zostało wykorzystanie takich sytuacji jak pandemia do prowadzenia polityki. Bo to z jednej strony nie jest niczym nowym, ale z drugiej strony jest czymś nowym na tak ogromną skalę. W przypadku tych poprzednich epidemii, pandemii, które mieliśmy w historii, no z uwagi na to, że żyliśmy, nasi przodkowie może żyli w zupełnie innych warunkach, jakby nie było możliwe wykorzystanie czegoś takiego jak tego typu kryzys, który dotyka wszystkich na tak ogromną skalę. Czyli na przykład właśnie to, co znamy jako koronadyplomacja, czy to wysyłanie sprzętu, wysyłanie maseczek,
wysłanie szczepionek, dzielenie się powiedzmy z tymi regionami świata, które nie są w stanie sobie na to pozwolić, ale przede wszystkim tymi, których mamy interesy. Przecież to nie było tak, że te mocarstwa są tak bardzo chcą pomóc tym najbardziej potrzebującym, że one po prostu w swoim altruizmie wysyłają tutaj kontyngenty, tylko to zawsze jest nastawione na jakiś interes. Pokazanie jest, jak wykorzystanie czegoś takiego jak pandemia może służyć rozszerzeniu swojej strefy wpływów, że jest to też jakiegoś rodzaju soft power i wykorzystanie jak najlepiej, znaczy moim zdaniem najbardziej tutaj też zostanie to, że kraj, który w sumie rozpoczął pandemię, czyli Chiny, tak poradził sobie politycznie z pandemią. Nie tylko z tym, jak szybko ją zakończył, ale też z tym, jak bardzo ją wykorzystał do swoich celów politycznych. Więc takie rzeczy na pewno w polityce zostaną, przynajmniej moim zdaniem. I myślę, że też wszyscy politycy teraz będą się bać tego typu różnych sytuacji. Nie mówię tylko o chorobach, ale właśnie takich klęskach, które są bardzo globalne, dlatego że też nieporadzenie sobie z nimi pokazało, jak szybko można tracić w sondażach w swoim kraju. Że jakby są to rzeczy, które jednak uderzają w społeczeństwo na bardzo wielu płaszczyznach i nagle się okazuje, że poparcie diametralnie spada, bo nie poradziliśmy sobie z czymś, o czym już sygnalizowały inne kraje, ale nam się wydawało, że do nas to w takiej formie nie dotrze. To też jakby pokazały wybory, które się odbywały w tym czasie, mimo tego, że mieliśmy pandemię, bo pandemia pandemią, ale życie się działo. Tak, przywołałaś przykład chiński doskonały, właściwie mało kto z nas już pamięta dzisiaj, że właśnie pandemia zaczęła się od Chin. Odmienialiśmy przez wszystkie przypadki brytyjskie, brazylijskie odmiany koronawirusa, a zapomnieliśmy, gdzie to się zaczęło, gdzie to miało swój początek. To paradoksalnie świadczy o skuteczności chińskiej dyplomacji, wilczej dyplomacji, która także tutaj zaczęła się uruchamiać za czasów pandemii koronawirusa. Ale także w jakiś sposób oddaje nam system dwubiegunowości, który nastąpił, czyli relacji amerykańsko-chińskich, które w tym momencie trwania pandemii się uruchomiły. A jakbyśmy zaryzykowali, troszeczkę tak podyskutowali, Karolina, jeśli tutaj masz na ten temat jakieś zdanie, to kto wyjdzie z tego układu postpandemicznego zwycięsko, Chiny czy USA? Czy trudno jeszcze wyrokować? Ja myślę, że trudno wyrokować, w sensie jakby tutaj jest bardzo wiele zmiennych. Ja nie jestem ani specjalistą od Chin, ani specjalistą Stanów Zjednoczonych, ale wydaje mi się przynajmniej po tych raportach, które powstały, że jednak Chiny są tutaj trochę wielkim wygranym tej pandemii. Jakby nie wiem, jak to się będzie w długiej perspektywie rozwijało, no bo tutaj mamy wiele innych rzeczy, które dochodzą. Też Chiny w niektórych jakby przypadkach troszkę przegrały, ale przede wszystkim no właśnie to, że już nikt nie pamięta, że pandemia rozpoczęła się w Wuhan, a nawet jeżeli w Wuhan, to nie wiąże się to z Chinami, jakby tutaj wiele innych państw się odmienia przez przypadki, ale nie Chiny. To, że Chiny mimo wszystko potrafiły wyjść z tego, no przecież jakby pandemia w Chinach skończyła się w połowie 2020 roku. Czyli wtedy, kiedy Europa się borykała z największymi problemami, no nie tylko Europa, ale większość świata, no to Chiny potrafiły sobie z tym poradzić. One też prowadziły taką politykę nastawioną trochę na pokazanie tego. Patrzcie, nasz system rządzenia jest na tyle skuteczny, że my potrafiliśmy sobie poradzić z tym, z czym wy sobie nie radzicie. No oprócz tego, no powiedzieliśmy, ta cała korona dyplomacja, to, że Chiny mimo wszystko nie straciły zbytnio ekonomicznie, a nawet podpisały nowe umowy, to na pewno jakby stawia tutaj w takim wielki wygrany tej pandemii. Jednak tutaj jeszcze bym, tego nie ma w tej książce, dlatego że to są jednak rzeczy pisane zaraz pod koniec, na początku 2021 roku, podsumowujące poprzedni rok, ale wydaje mi się, że jakby zagrożeniem dla Chin może być też to, że wiele firm mających swoje siedziby w Europie czy w Stanach Zjednoczonych zdało sobie sprawę, że w momencie, kiedy takie coś się dzieje, to się przerywają łańcuchy dostaw i robi się problem, dlatego że nie możemy czegoś sprowadzać z Chin. Już czytałam wczoraj albo przedwczoraj artykuł, który mówi o tym, że IKEA chce przenieść swoje fabryki do Turcji, właśnie po to, żeby zmniejszyć swój łańcuch dostaw, żeby w przypadku kolejnego tego typu zagrożenia no, nie była zagrożona produkcja. No wiadomo, że jakby produkcja w Chinach jest na tyle duża, że nie przeniesiemy jej teraz tutaj do Europy, ale już widać, że duże firmy zauważają ten problem, bo przecież wtedy nam się pandemia trochę tak zlała czasowo z tym zabarykadowaniem kanału Sueskiego, które było. Okazało się, że nie ma kontenerów, żeby z Chin tego wszystkiego sprowadzać. I robią się kolejne, piętrzą się problemy, które mogą się jakby w ostatecznym rozwiązaniu okazać negatywne dla Chin mimo tej pandemii, bo
wiele firm, które całą swoją produkcję wywoziły do Chin, bo tam jest taniej, teraz zdało sobie sprawę, że w przypadku takiego ogromnego kryzysu no mogą więcej stracić, kiedy się okaże, że tych produktów nie ma. A wszyscy pamiętamy, chyba jak w okolicach pandemii, na wiele rzeczy w sklepie trzeba było czekać miesiącami. No, nie wiem, meble, elektronika, okazywało się, że nie ma, nie wiadomo kiedy będzie. Więc no, to są zagrożenia dla firm, które sobie to po prostu przeliczają potem na swoje zyski. Więc tutaj bym obstawiała Chiny i na pewno Chiny bym stawiała jako takiego wielkiego zwycięzcę tej pandemii, ale z drugiej strony byłabym o tyle ostrożna, że pokazało to też negatywne jakby rzeczy związane z Chinami, a jednak Stany Zjednoczone no, mają dużą siłę przybicia, więc w momencie, kiedy poradzą sobie z wewnętrznymi kryzysami, bo w tej książce pokazane są różne kryzysy, które w tym roku 2020 dotknęły Stany Zjednoczone. Od ekonomicznych, związanych z pandemią, po to związane jakby z nierozwiązanymi sprawami wewnętrznymi, które jakby są w Stanach, po jakby niepokoje społeczne. Więc jeżeli z tym sobie Stany Zjednoczone poradzą, a no nie pierwszy raz mają tego typu różne problemy, no to jednak one wychodzą na prowadzenie. Ale to wszystko jest takie trochę trudne do szacowania w tym momencie. Na pewno 2020 rok należy. Tak, to rzeczywiście jest celna uwaga, że ten 2020 też moim przynajmniej skromnym zdaniem też należy do Chin, ale w perspektywie długoterminowej wszystko się jeszcze może zdarzyć, tym bardziej, że amerykańska polityka w tym momencie, także mówię o tej polityce zewnętrznej, jest nastawiona na konfrontację z Chinami. Tutaj w tym zakresie mamy kontynuację polityki Donalda Trumpa. Biden tutaj właściwie nawet zaostrza w jakiś sposób ten przekaz. Ale to przejdę dalej, Karolina. Pomimo, że ten 2020 wszyscy z nas będziemy pamiętać jako rok lockdownów, pracy zdalnej, edukacji zdalnej, tutaj z naszej działki wszystkie rodzime, które podejmowały działalność online, jasne, dla nas jest to oczywiste, ale które z tych wydarzeń, tych 12 miesięcy ubiegłego roku w światowej polityce Ciebie zaskoczyło najbardziej? Czy jest to coś jednak z Turcji, z Twojej działki, czy może zupełnie w innym kraju i w innym kierunku? Ja bym powiedziała, że nas w roadmach ciężko zaskoczyć, bo my tak często zajmujemy się polityką światową, że jakby wiele rzeczy już nas nie zaskakuje. Ale tak, zaskoczyło mnie przede wszystkim to, że po prostu już wspomniałam, że kraje musiały się nastawić na prowadzenie polityki wewnętrznej kosztem zagranicznej, bo wydawało mi się, że jednak ta zagraniczna dla wielu mocarstw jest tak ważna, że te kraje jednak będą na nią stawiać. To się okazało, że nasi obywatele, którzy potem głosują, są ważniejsi. Nie? Zaskoczyło mnie trochę to, że polityka się działa mimo wszystko, że w wielu państwach były wybory, były kryzysy, które cały czas się mierzyły. Jakby to, że wydawało się, że jednak ten koronawirus jest słowem roku i że wszyscy nim żyjemy, no nie przyczyniło się do tego, że jakby polityka całkowicie tutaj zastopowała, skończyły się konflikty i to jest rzecz, która mnie zastanowiła, to, że cały czas toczyły się konflikty. To też w perspektywie Turcji, bo tutaj głównie mówimy o tych konfliktach Turcja, Libia, Turcja, Syria, no nie tylko Turcja, powiedzmy, bo to jest głębokie uproszczenie, ale konflikcie, które dzieje się w Syrii, wojna domowa, która dzieje się w Libii i Kaukaz, który przecież był, Azerbejdżan, Armenia. Zaskoczyło mnie to, że mimo tego, że jest tak ciężka sytuacja w bardzo wielu miejscach, są kryzysy gospodarcze, to tam konflikty w dalszym ciągu się toczą i jakby w żaden sposób nie zostały one zahamowane przez koronawirus. Zaskoczyło mnie też to, że jeżeli przyjrzymy się tym raportom, to we wszystkich raportach pojawia się temat koronawirusa, ale najmniej jest go w Libii. Dlatego, że przez to, że tam jest tak głęboki kryzys i są takie problemy, między innymi gospodarcze, to kto przejmie władzę, naciski różnych państw, to się tak bardzo toczy cały czas, że jakby ten koronawirus, mimo tego, że nikt się tym nie przejmował, bo nikt nie liczył tutaj ofiar, nikt się nie starał o szczepionki, kiedy Libia od 2011 roku pogrążona jest w wojnie domowej. Wydaje mi się, że gdybyśmy ten raport rozszerzyli na większą liczbę państw, bo jakby no, mimo wszystko jest to wybór, gdybyśmy je rozszerzyli na państwa, które borykają się z innymi problemami, jak Jemen, Liban, to myślę, że tutaj naciski na sam koronawirus byłyby dużo mniejsze, dlatego że one mają jakby większe problemy. To są rzeczy, które na pewno mnie zaskakują. Mnie jeszcze w tym wszystkim jakby zaskoczyło to, jak bardzo wykorzystanie dyplomacji szczepionkowej w tym drugim momencie, czyli to, kto pierwszy zrobi szczepionkę, kto ją sprzeda, gdzie ją sprzeda, to jak różne państwa wolały tą albo inną. U nas był Pfizer najbardziej modny, w Wielkiej Brytanii
chyba Moderna, z tego co mi się wydaje, w każdym razie, no nie Pfizer, jakby, że to miało takie znaczenie. I z drugiej strony to, jak to zostało wykorzystane, czyli na przykład, że Rosja, która teraz zachęca, czy nawet zmusza do szczepienia kolejne grupy, jednocześnie występowała z dezinformacją po to, żeby się ludzie w krajach europejskich nie szczepili. To jak można wykorzystać coś takiego jak szczepionka do tego, żeby prowadzić politykę i to tak skuteczną politykę nacisku. To mnie osobiście zaskoczyło, ale pewnie to zaskoczeń byłoby dużo więcej, gdybyśmy się przyjrzeli wielu innym aspektom. Ciekawe było też to, że światowe mocarstwa, Chiny, Rosja, Stany Zjednoczone w zakresie przygotowania szczepionki nie chciały ze sobą współpracować. Każdy tutaj, że tak powiem, każde mocarstwo wzięło to na swoje barki. Tak, i to pokazało, że nie chodzi o interes jakby ogólnoludzki, czyli zróbmy szczepionkę dla wszystkich, żeby wszyscy wyzdrowieli, żebyśmy tu wszyscy żyli w jak najlepszym zdrowiu, tylko chodzi po prostu o interes, o to, żeby ona była moja, żebym tobie mógł ją sprzedać, a tobie jej nie sprzedać i się jakby na niej odpowiednio dorobić. Też ciekawe było to, że Izraela tutaj nie ma, że jakby w Izraelu to szczepienie szło bardzo szybko, ale ono nie uwzględniało na przykład Palestyńczyków. Okazało się, że ta populacja wcale nie jest tak dobrze zaszczepiona, a może ta część, która ma być, jest, ale ta druga już nie. Czyli to też pokazywało, jak można dyskryminować ludzi, dyskryminować nawet wewnątrz kraju, ale też jakby na zewnątrz, poprzez szczepienia. Jak Kanada kupiła tyle szczepionek, że mogła zaszczepić 3 razy wszystkich swoich obywateli, jakby całą, pełną dawką, jednocześnie brakowało szczepionek dla Ameryki Łacińskiej. I jakby nikt o tym nie pomyślał. To też pokazało, że cały czas jest podnoszone o tym, że teraz w polityce jesteśmy właśnie za tym myślący o interesie wszystkich. W sensie my jako mocarstwo, jako Unia Europejska, jako Stany Zjednoczone myślimy o interesie swoim, ale też interesie jakby takim społecznym. Rozliczamy się z przeszłością. A z drugiej strony w momencie, kiedy przychodzi taki kryzys, to wszystkie te państwa, które na to stać, kupują dla siebie. Jak im zbywa, obywatele nie chcą się szczepić, to jesteśmy w stanie wysłać jakieś tam zaopatrzenie do innych krajów będące w naszym interesie najczęściej, ale w momencie, kiedy jest to pierwsze działanie, to myślimy o swoich obywatelach. No po co Kanadzie były szczepionki 3 razy takiej ilości, jak im były potrzebne? No po to, żeby mieć pewność, że Kanadyjczycy się zaszczepią, a co będzie zresztą, nikt o tym w momencie nie myślał. O tym, że większość krajów nie stać na te szczepionki, bo bardzo łatwa jest nasza perspektywa europejska, ale przecież wiele krajów nie stać na to, żeby je kupić, bo przecież nie dostajemy je za darmo. To, że szczepimy się, nie wiem, w Polsce za darmo, no to ktoś musiał te szczepionki kupić, a o tym się jakby zapomina. Więc zaskoczyło to, jakie szczepionki wybierały kraje jakby poszczególne. Nie wiem, że Węgry wybrały rosyjską, że Turcy zaczęli się szczepić chińską szczepionką. To też pokazywało, jakby w którą stronę te kraje ewentualnie mogą zmierzać, albo że nie są w stanie w tym momencie zaopatrzyć tego innego źródła, które były. Więc to też jest jakby ciekawe w kontekście potencjalnych wpływów, które były. To, że trochę zapomnieliśmy o Bałkanach Zachodnich, o których tyle się wcześniej mówiło, w kontekście przecież włączenia poszczególnych krajów do Unii Europejskiej, albo tego, że jeżeli Unia Europejska ich odpowiednio nie zaabsorbuje, to one trafią pod wpływy, nie wiem, rosyjskie czy chińskie, w zależności od kraju, a w momencie kryzysu, no to okazało się, że jednak zostały trochę same sobie. Tam była wysyłana jakaś pomoc, no ale to nie była pomoc na tyle wystarczająca, żeby zapewnić tutaj realne wsparcie. Więc to też pokazało takie, jak naprawdę wygląda ta polityka. To prawda i tutaj w tym wątku, o którym wspominasz, także jeszcze kilka elementów, to znaczy na przykład apele Światowej Organizacji Zdrowia, że zadbajmy także, tak jak tutaj mówisz, o te biedne kraje, bo przecież jeśli nie zahamujemy pandemię u siebie, a nie zahamujemy w biednych krajach, to ona i tak z nami zostanie i w wyniku podróżowania, w wyniku komunikacji cały czas będziemy się, że tak powiem, z tym wyzwaniem zmagać. A rzecz druga, bardzo też ciekawa, o której tutaj wspominasz, to także społeczne reakcje na pewne szczepionki. Na przykład Rosjanie nie chcieli się szczepić rosyjską szczepionką, czy Ukraińcy, którzy byli w jakiś sposób zachęcani czy zmuszani do rosyjską szczepionką. Więc takie elementy też ta pandemia, że tak powiem, wysnuwała na pierwszy plan. Tak, no samo też to, że niektóre kraje uznawały jakąś szczepionkę, a inne nie. Ja już nie pamiętam, czy to była Ukraina, czy to była Rosja, ale w każdym razie zaszczepienie się Pfizerem nie sprawiało, że zostało się uznanym za zaszczepionego. Więc to jakby były takie kolejne jakby problemy, które były. No teraz jakby będziemy przed tym problemem stali w 2021 roku, kiedy kolejne kraje wprowadzają jakby obowiązek szczepień i obowiązek tego, żeby przy wyjściu, nie wiem, wejściu do restauracji pokazać się jest zaszczepionym. No jakby no, u nas też w wielu miejscach
Już jest tak, że nie wiem, na forum ekonomicznym w Karpaczu też trzeba było pokazać albo zaszczepienie, albo to, że zrobiło się test. Więc to też jakby zmienia trochę nasz sposób myślenia o tym wszystkim. Więc na pewno wszystko się zmieni, choć wszystko zostanie takie samo. Dokładnie, wszystko się zmieni, ale zostanie tak samo, ale to są takie elementy, które będą nas realnie w takim codziennym funkcjonowaniu dotykać, czyli takich powiedzmy wątków trochę pozapolitycznych. Przejdę jeszcze raz do książki, polecam ją Państwu, ten raport składający się z 19 właściwie tekstów wybitnych naukowców, analityków, dziennikarzy także. Czy mogłabyś zdradzić trochę z kuchni, z przygotowań, to znaczy dlaczego taki klucz państw czy obszarów geograficznych, bo mamy tutaj też takie obszary jak Bałkany Zachodnie, o których chwilkę temu wspomnieliśmy, czy szeroko pojęta Europa Środkowo-Wschodnia, bo tutaj tylko oddzielny artykuł został poświęcony Litwie. Skąd taki dobór autorów, jak trudno było też zebrać taką ekipę i skąd taki klucz do tekstów? Czy przede wszystkim jakby autorzy to są osoby, które no są związane, czy związane, może nie, trafiają do Rozmu Kraków co jakiś czas, no bo jednak dzięki tej działalności, którą mamy w Rodmach, pozwala to być w miarę w kontakcie z różnego typu dziennikarzami, analitykami, specjalistami, więc jakby wiadomo, że te rozmowy, debaty, spotkania jakby zawsze sprawiają, że mamy już jakąś bazę po tych 3 latach osób, które się na jakichś tematach znają. Jakby wybór jest bardzo subiektywny. Trochę staraliśmy się postawić właśnie na to, żeby to były kraje i obszary ważne dla Polski. W sensie, żeby wiedza o tych obszarach, więc ona była ważna jakby w kontekście polskiego czytelnika, żeby jakby rozszerzyła. Dlatego jest Litwa, dlatego jest Ukraina, dlatego jest Białoruś. No jest Europa Środkowo-Wschodnia jako ten obszar jakby trochę wzięty w całość. To też ze względu na to, że profesor Bajda jest specjalistą od wszystkich tych państw, więc jakby tutaj próbował to jakoś syntetycznie ująć. Jest Unia Europejska, są Bałkany Zachodnie, ale też jest Francja, Hiszpania, Wielka Brytania, no też Włochy. W kontekście Włochy, tak. Więc staraliśmy się wybrać państwa, w których coś ważnego się działo, na przykład wybory, protesty, Brexit, no bo tak, bo od tego się nie da uciec, albo też, w których pandemia miała jakby szczególny wpływ, czy Hiszpania, czy Włochy, się jakby szczególnie odbiły. No oprócz tego jest Turcja i jest Litwa. Turcja, no z uwagi na to, że mam do niej zupełnie inny stosunek, ale też jakby słabość. Dlatego, że to jest słabość, tak, ale z drugiej strony jest to też kraj, który ma przynajmniej teraz duże znaczenie jakby dla prowadzenia polskiej polityki, szczególnie w kontekście NATO i naszej flanki, więc jakby warto o nim wspomnieć. Libia dlatego, że jest to kraj, o którym się trochę zapomniało, a to jest kraj, który trochę nie wiadomo, czy w dalszym ciągu istnieje i w jakiej formie. Żeby trochę przypomnieć to, co dzieje się w tym kraju, w którym się no, od 10 lat toczy wojna domowa, ale który z drugiej strony jest bardzo ważny ze względu na swoje złoża. To jest kraj, który jest ważny dla wszystkich światowych mocarstw, dla wielu graczy dodatkowo, nie wiem, Turcja, Egipt, Francja, jakby wszyscy mają swoje interesy i wszyscy cały czas tam są, a my o tym zapominamy. Jest jeszcze ważny w kontekście Morza Śródziemnego i wydobywania tam zasobów, które też dla nas są może trochę mniej ważne, dlatego że jednak to Morze Śródziemne od nas jest oddalone, więc my jakby na co dzień się tym w rozmowach nie przejmujemy, ale dla całego jakby obszaru basenu Morza Śródziemnego te podziały bezpośrednich sfer ekonomicznych są bardzo ważne. Więc jakby tutaj był klucz tego przypomnienia. No oprócz tego oczywiście są Stany Zjednoczone i Chiny jako takie dwa mocarstwa będące całkowicie na przeciwległych krańcach. I one właśnie w ten sposób ta książka jest ustawiona, że to jest początek i koniec jedno i drugie, żeby pokazać też te przeplatanie się tych wpływów chińsko-amerykańskich, chińsko-amerykańsko-rosyjskich, no bo tego też się nie da uciec, jakby przez wszystkie te państwa regionu, które są gdzieś tam wyszczególnione bardziej. No są Indie jako taki kraj, który wszedł w rywalizację właśnie z Chinami, ale jednocześnie skłania się ku sojuszowi z Stanami Zjednoczonymi. Więc mniej więcej taki był zamysł, żeby pokazać tą rywalizację mocarstw na tle pandemii, a z jednej strony pokazać obszary ważne i obszary ważne dla Polski. Oczywiście jakby gdyby było więcej miejsca, więcej czasu, tam by można było wiele innych obszarów dodać. Ja osobiście żałuję, że nie było tam trochę Ameryki Łacińskiej, dlatego że w kontekście pandemii no, był to obszar wyjątkowy, dlatego że tam się jednak z tą pandemią
zupełnie inaczej walczyło z uwagi na sytuację w krajach, która jest, między innymi na biedę, na te wielkie osiedla, czy te wielkie rejony biedy w miastach. Slumsy, o właśnie, chciałam powiedzieć Gecekondu, ale to w Turcji. Właśnie te slumsy, w których ta pandemia się rozprzestrzeniała na wielką skalę, więc na pewno tutaj tego troszkę brakło na tej zasadzie, że fajnie by było o tym wspomnieć, ale nie da się wszystkiego wziąć w jedną książkę. Też no problem jest zawsze taki, że tych ekspertów też mam określoną ilość, którzy się szczególnie zajmują takimi mniej znanymi obszarami, więc to jest zawsze trudność. Ale właśnie zamysł był, żeby poruszyć jak najwięcej, poruszyć w jak największej ilości kontekstów, szczególnie te państwa, które tak naprawdę są ważne z polskiej perspektywy, mimo tego, że sami je nie dostają. Tak, ciekawe, wspominasz o Ameryce Łacińskiej, ciekawe byłoby przeczytać na przykład takiego raportu z Brazylii czy Kuby z ubiegłego roku. To byłyby takie, które mi tutaj przychodzą na myśl w pierwszej kolejności kraje. No tak, no tych krajów można by było całkiem sporo tam dołożyć. Przecież mieliśmy wybuch w Libanie, który też jakby gdzieś tam przykuł i miał konsekwencje. No Jemen cały czas jest w tej sytuacji, w której był, czyli głodu, który tam panuje. Więc tych krajów można by naprawdę było dużo, nie wiem, czy nie wszystkie tutaj można by było prawie, że dołożyć, żeby ten raport był pełny. No, ale to był taki jakby też wybór dla ludzi, których interesuje ogół polityki i którzy jakby chcieliby się trochę dowiedzieć więcej, ale jakby dopiero zaczynają sięgać. Bo wiadomo, że tutaj no, Izrael też byłby ciekawy w tym kontekście, choćby sporów czy wojny, no, izraelsko-palestyńskiej toczonej cały czas. Więc jakby tutaj tych miejsc można by było dodać całe mnóstwo, ale trzeba było się jakoś zawężyć i tutaj ta podjęta decyzja, że zawężamy się do tej strefy jakby rywalizacji rosyjsko-chińsko-amerykańskiej i do jakby tej strefy ważnej dla Polski, no bo jednak no, mimo wszystko Kuba jest trochę mniej ważna z naszej perspektywy w tym momencie, choć to są takie państwa, które byłyby bardzo ciekawe, dlatego że niewiele o nich wiemy. Dokładnie tak, więc doskonale rzeczywiście też zgodzę się w pełni z Twoją diagnozą, że ten raport ma wskazywać miejsce Polski w relacjach z pozostałymi państwami. Myślę, że świetnie to ukazuje, ale w ramach tego subiektywnego wyboru, tak jak już trochę wspomniałaś, nie mogło zabraknąć Turcji. Jesteś współautorką wspólnie z panem doktorem Karolem Wasilewskim podsumowania roku 2020 w Turcji. Ja bym tutaj akurat skupił się w tym momencie poza wątkiem pandemicznym, tylko bardzo interesującym wątkiem, który też toczy się w tym momencie, to znaczy waga relacji rosyjsko-tureckich. I tam pada w tym waszym podsumowaniu takie zdanie, że waga wspólnych rosyjsko-tureckich interesów jest większa niż konfliktów. I tutaj widzimy ostatnie zapowiedzi pana prezydenta Erdoğana, które wskazują, że Turcja będzie chciała współpracować z Rosją przy budowie myśliwców, okrętów podwodnych. Pojawia się także kwestia dwóch nowych elektrowni jądrowych w Turcji. Jak tutaj patrzysz na tą wagę rosyjsko-tureckich relacji, także z punktu widzenia obecności Turcji w NATO, jej położenia geograficznego, ale także polskich interesów? Czy będzie chciała albo nie będzie chciała jakby tutaj robić to wspólnie z Rosją, bo to jakby jest taki jeden wielki znak zapytania, dlatego że no wczoraj padło potwierdzenie spotkania Biden-Erdoğan na szczycie G20 w Rzymie. I było widać, że Turcja w osobie prezydenta Recep'a Tayyip Erdoğana bardzo o to zabiega. I jakby to budowanie myśliwców też jest w takim kontekście trochę, że Turcy chcą przede wszystkim kupić te nowe modele F-16. Bo to jest powiedziane w takiej zasadzie, że włożyli ponad miliard dolarów w wybudowanie tego F-35, którego nie mogą zakupić z uwagi na to, że kupili rosyjski S-400, ale jakby chcieliby te pieniądze teraz przeznaczyć na zakup tego F-16V i zmodernizowanie tych F-16, które już mają. I jeżeli to się nie uda, to rozważają kupienie myśliwców od Rosji i kupienie jakby podzespołów do myśliwców, które Turcy chcą produkować sami, czyli swojego TXF, który jest planowany na 2005-2004. Więc tutaj widać jakby kolejną taką sytuację, kiedy Turcja z jednej strony próbuje znowu porozumieć się ze Stanami Zjednoczonymi i Europą Zachodnią, w sensie z państwami zachodnimi szeroko pojętymi, ale z drugiej strony bierze sobie taką furtkę na zasadzie, popatrzcie, jeżeli wy z nami nie dojdziecie do porozumienia, to my znowu zainteresujemy się współpracą z Rosją. I jakby ta waga tych interesów jest większa niż konfliktów, choć tam już było bardzo wiele takich sytuacji, gdzie
przy jakimś większym wsparciu Turcy byliby w stanie jednak znowu wrócić swojego sojuszu z NATO, bo to NATO i Stany Zjednoczone są tak naprawdę sojusznikiem Turcji i Turcji na tym zależy. To było widać w tej, jak mieli tą kartę w postaci Kabulu, znaczy w postaci pomocy w ewakuacji żołnierzy amerykańskich z Afganistanu. Wtedy w ogóle narracja amerykańska się zmieniła. To już nie był niepewna Turcja, tylko to był nasz sojusznik z NATO. I było widać, jak wtedy jednak Stany są nastawione na poprawę relacji z Turcją. Turcy bardzo chcieli tutaj pomóc w ewakuacji właśnie po to, żeby mieć dalej wpływ w regionie, żeby pokazać na to, jesteśmy wam potrzebni, żeby zapewnić stabilność w tym regionie. Wyszła ewakuacja jak wyszła, jakby no, nikt nie liczył, że talibowie tak szybko wejdą do Kabulu. I tak Turcy byli tutaj pomocni, no, ale to wyglądało, wszyscy widzieliśmy, jak to wyglądało, bo chyba te obrazki z 15 sierpnia też z nami zostaną już jako taka część, tym bardziej 2021 roku, prawda? Ale później znowu Amerykanie zaczęli troszkę Turków ignorować w tych rozmowach. Nie doszło do spotkania prezydenta Erdogana i Bidena na szczycie ONZ-u ostatnio. I Turcy zaczęli to odbierać jako właśnie takie znowu dyskryminowanie Turków w polityce. Dlatego później był ten wywiad, który został uznany za bardzo kontrowersyjny, ale analitycy jakby zwracają uwagę, że on wcale taki nie był, że to był taki trochę wybór tego, co było zrobione. Ci postawieni na to jednak opowiedzenie się po stronie Rosji, potem było spotkanie w Soczi prezydenta Erdogana i Putina. To, że w sumie później nie było konferencji prasowej, więc wcale chyba te ustalenia nie były tak pozytywne dla tej relacji, mimo zapewnienia. No i teraz jakby to, w którą stronę pójdzie Turcja, bardzo zależy od tego, co zrobią w tym momencie Amerykanie. Bo S-400 jest w Turcji, ale ono jest nieaktywowane. W sensie ono jakby Amerykanie, Turcję kupili, grozili tym, że w końcu będą je aktywować, ale on w dalszym ciągu nie jest aktywowany, żeby nie narazić się na kolejne sankcje i problemy ze Stanami Zjednoczonymi. I teraz to, czy kupią, czy będą współpracować z Rosją, zależy od tego, z jednej strony, jak zostaną potraktowani przez Stany Zjednoczone. Z drugiej strony, relacje jakby z Stanami Zjednoczonymi są o tyle jakby dla Turcji w tym momencie ważne, że lira znowu spada. W ostatnim tygodniu trzeba było zapłacić już 9 lir za dolara, najpierw to było 9,007, potem 9,004, więc jakby już są zakłady, czy do końca roku dojdziemy do 10 lir za dolara, ale to jest ogromny problem tureckiej gospodarki. I jakby szansą na to są pieniądze i inwestycje Stanów Zjednoczonych z Europy, z Unii Europejskiej, a nie z Rosji. Więc tutaj będzie to zabieganie o tą zachodnią strefę wpływów. I co jest ciekawe, tutaj może akurat zacytuję Karola, co prawda to powiedział w tym roku, a nie w zeszłym, ale jako taki no, najważniejszy, bo nasz analityk w Turcji, który w Polsce jest, stwierdził, że dawno nie było tak nudno w stosunkach z tym, co się dzieje w Turcji, ponieważ Turcja w tym roku jest bardzo ugodowa mimo wszystko w swojej relacji z różnymi krajami i mocarstwami. Tam już nie ma tak bardzo napiętych rzeczy. No, pomijając, że dalej jest konflikt w Syrii, ale jakby nie mówię o konfliktach, mówię o swoich takich relacji Rosja, Stany Zjednoczone, państwa Unii Europejskiej, mimo wszystko jest to nastawione na jakiś rodzaj porozumienia. Pytanie, jak bardzo się to uda z dwóch stron, ale widać tutaj, że prezydentowi Erdoganowi na tyle zależy, że to też chodzi o to, żeby nie stracić te miliardy dolarów, bo teraz Turcji po prostu to nie stać. Dokładnie tak. A jak patrzysz na tą kwestię relacji turecko-unijnych tutaj, bo tutaj w tym momencie Angela Merkel już powoli, że tak powiem, opuszcza urząd kanclerski, a należała do przeciwników członkostwa Turcji w Unii Europejskiej, między innymi obok takich krajów jak Holandia. A jak patrzysz na to, co tutaj się będzie działo w relacjach unijno-tureckich, na przykład po ukonstytuowaniu się nowego rządu federalnego w Niemczech? Ja myślę, że jakby Turcja no, nie ma szans na bycie częścią Unii Europejskiej, tutaj się nie ma co oszukiwać. No, jest wiele państw, choćby Cypr Południowy, który Republika Cypr, która nie dopuści do tego, żeby Turcja była częścią Unii Europejskiej, ale jakby Turcji potrzebna jest i Unii Europejskiej też dobra relacja z Turcją. I wydaje mi się, no Niemcy są krajem, które mimo wszystko starały się dobrze układać relacje z Turcją. To na ile się to dało oczywiście, no były takie momenty, kiedy było to bardzo trudne, ale mimo wszystko w bardzo wielu konfliktach, na przykład tym grecko-tureckim, to Niemcy były mediatorem, dlatego że musimy pamiętać o mniejszości tureckiej, ogromnej, która jest w Niemczech, i która jest realną siłą nacisku również na rząd niemiecki, no bo to są też niemieccy obywatele, którzy później głosują w wyborach. Więc jeżeli chodzi o Niemcy, to raczej będą dążyli do ułożenia sobie tej relacji,
Bardziej pytanie, jak Grecja i jak Francja w kontekście jakby tego podziału na Morzu Śródziemnym. Z tym, że tutaj jakby to wszystko będzie się rozgrywać o to, jak bardzo agresywnie będzie grała Turcja. Na razie nie gra, na razie jest dość ostrożna, ale też musimy pamiętać o tym, że Turcja na swoim terytorium ma 4 miliony. Turcy nie chcą. Turcy w tym momencie chcieliby pieniądze na to, żeby ich wysłać do swoich krajów pochodzenia, a ewentualnie, żeby zbudować ten bufor, w którym oni po prostu zostaną osiedleni, dlatego że nastroje społeczne są teraz tak negatywnie nastawione, że widać, że przy każdej możliwości wybuchają niepokoje społeczne. Parę tygodni temu była sytuacja, kiedy młody Turek, 18 lat miał chłopak, został dźgnięty nożem w parku przez Syryjczyka. Nie wiadomo do końca, czego się wzięła ta bójka, ale w każdym razie umarł. To doprowadziło do wyjścia ludzi na ulicę. W Ankarze ludzie poszli do dzielnicy zamieszkiwanej przez Syryjczyków, rzucali kamieniami, niszczyli samochody. Było i to jakby to są sytuacje, które w Turcji się pojawiały przy różnego typu niepokojach. One dotykały Greków, choćby przy sprawie Cypru w latach 50. i 60. Dlatego, że to są ludzie, którzy mają, oni się określają jako syjakkanlı, czyli gorącokrwiści. Więc tam niewiele trzeba, żeby faktycznie ludzie wyszli na ulicy i zachowywali się dość agresywnie. Nikt nie zginął wtedy w tamtych zamieszkach, ale widać, że już społeczeństwo ma trochę dość. Wszystkie partie opozycyjne plus koalicyjna zapewniają, że jak tylko dojdą do władzy, to uchodźcy wrócą do siebie. Prezydent Erdoğan nie zapewnia, ale też jakby robi wszystko, żeby nie mieć dodatkowych, dlatego też chodziło o te rozmowy z talibami, żeby zmniejszyć migrację afgańską do Turcji, która nie jest tak duża jak syryjska, nie oszukujmy się, ale jakby ci wszyscy migranci, którzy teraz przyjeżdżają, są bardzo niewygodni dla prezydenta. Przy takich problemach gospodarczych jakby kolejny wzrost ludzi, których trzeba utrzymywać i ludzi, którzy pracują za dużo niższe płace niż Turcy, czyli Turcy są po prostu zwalniani, no jest zły w konsekwencji kolejnych wyborów, czyli jest złym, będzie chciał mu zapobiec za wszelką cenę, może w ten sposób. Więc to jest też ważne dla Unii Europejskiej. Jednak Turcja w tym momencie, mimo różnych kryzysów, broni. No, jeżeli otworzy swoje granice Grecją, no to może mieć bardzo duży kryzys. To też jest w kontekście jakby tych zaprzestania lotów do Mińska z Turcji i rozmów, które były między ministrem Erałem a ministrem Czavuşoğlu ostatnio. Wiadomo, że są tyle trudne, że na Irak można było inne naciski. Tam były naciski Unii Europejskiej, między innymi na to, że cofną im wizy i w ogóle. Więc jakby na Turcję no nie można, bo to jest jednak innego rodzaju sojusznik, prawda? Ale no są to loty komercyjne, więc no ciężko to jest badać, kto tutaj jedzie do Mińska zwiedzać, a kto jedzie do Mińska, żeby pójść na polską granicę czy litewską. Ale no w naszym interesie jest, żeby tych lotów nie było. W interesie Turcji nie jest wcale wysyłanie tych lotów, ale w ich interesie też nie jest trzymanie tych ludzi na swoim terytorium, bo to są jakby kolejni migranci. Więc teraz pytanie, czy ten sojusz będzie na tyle dobry, że faktycznie Turcja sobie z tym jakoś poradzi, zamknie granice i będzie miała wsparcie, czy w tym momencie dojdzie do tego, że po prostu otworzy te granice i powie to, jeżeli wy nie chcecie z nami rozmawiać, współpracować, to my też nie chcemy jakby pilnować waszego problemu. No, więc ja uważam, że tutaj rozmowy są wskazane. Tym bardziej, że jednak w tym momencie Turcja jest skora do rozmów. Oczywiście ona jest skora na takiej zasadzie, że ona będzie bronić swoich interesów. Nie liczmy na to, że oni powiedzą, dobrze, to my wam oddamy złoża, które uważamy za swoje na Morzu Śródziemnym. Tym bardziej, że problem jest taki, że po traktacie z Lozanny, kiedy zostały te części podzielone tego, co jest tureckie, a co nie jest tureckie, te linie bezpośrednie, znaczy te linie jakby morskie, które są, w sensie tej strefy morskiej bezpośrednich interesów ekonomicznych, są bardzo blisko tureckiego terytorium. Dlatego, że jeżeli sobie przyjrzymy się na przykład wyspom, które mają Grecy, one bardzo często na przykład są 10 km od wybrzeży tureckich, na przykład 80 km od Grecji. No więc no nic dziwnego, że Turcja nie chce tutaj jeszcze zawężać swojej strefy wpływu do takiego stopnia, żeby tam wydobywać jeszcze mniej. Tym bardziej, że ona uznaje ten swój Cypr turecki, czy Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, jakby porozumiała się z nim, żeby ta strefa ekonomiczna była wspólna, na co reszta świata nie uznaje tego, więc nie uznaje, że Turcja może coś dostać od Cypru Północnego, którego nie uznaje, prawda?
Więc nie możemy liczyć na to, tak jakby rozmawiając z Turcją też trzeba jakby liczyć się z tym, że ona ma swoje interesy, których nie ustąpi, ale dobrze by się było porozumieć na tej zasadzie, żeby nie mieć jeszcze więcej problemów. Bardziej w miejscach, kiedy to niewiele zmienia. Jeszcze Karolinę dopytam Cię, bo wiem, że o Turcji możesz mówić bez przerwy, ale jeszcze Cię dopytam o te relacje turecko-polskie, jeśli pozwolisz, także współpracę tutaj Turcji, Polski i Rumunii w ramach takiego trilogu. Jak tutaj, co myślisz, co nas czeka w przyszłości? Czy na razie zapowiadaliśmy to bardzo pozytywnie, dlatego że zarówno Polacy, jak i Turcy, jak i Rumuni są na tę współpracę nastawieni. Bardzo dużo się mówi o współpracy handlowej, która byłaby dobra dla wszystkich tych trzech krajów, no bo jakby tutaj zwiększenie wymiany handlowej i większe zyski są wszystkim opłacalne. Ważne są też jakby dla nas perspektywy, po pierwsze tego, żeby Turcja nie blokowała naszej flanki NATO, tak już miało miejsce. Po drugie też dlatego, że jeżeli my zrozumiemy problemy tureckie w rejonie Morza Śródziemnego, to oni też zrozumieją nasze problemy z Rosją. Wtedy prościej będzie się porozumieć. Ja nie wiem, na ile możemy na przykład liczyć na to, żeby te na przykład loty, co jest dla nas teraz największym kluczowym tematem, zostały zatrzymane, dlatego że to jakby nie jest takie proste, to też jest jak kwestia pragmatyzmu jakby tureckiego samego w sobie. Ale ja uważam, że dużo ważniejsze jest, żeby Turcja była częścią NATO i była naszym sojusznikiem, niż żeby nie była. Tym bardziej, że kupiliśmy z Turcji drony. Turcja też rozmawia, wspiera Ukrainę. To cały czas jak upomina się o Krym. Turcja jest krajem, który się upomina w obronie Tatarów Krymskich. I oprócz tego ma też relacje handlowo-wojskowe z Ukrainą, więc dla nas jest to też w interesie tej części naszej granicy. Więc ja będę cały czas stała tutaj na swoim zdaniu, że jednak ważne jest, żeby te relacje turecko-polskie były dobre, dlatego że w momencie konfliktu na przykład z Rosją jednak warto mieć Turcję po swojej stronie, a nie po przeciwnej. Dziękuję Ci pięknie. To była też także dla naszych widzów, myślę, świetna okazja, żeby kilka słów poznać bliżej Turcji. Bardzo Ci za ten wątek dziękuję. Ale zwieńczmy naszą rozmowę powrotem troszeczkę do książki, do reportażu, do publikacji, o której dzisiaj rozmawiamy. Wiadomo, że wspólnym mianownikiem dla wszystkich krajów była walka z pandemią COVID-19 i co za tym idzie właśnie powiązania tej polityki wewnętrznej z polityką zagraniczną, bo większość krajów, właściwie wszystkie kraje świata postawiły na ochronę swojego systemu, służby zdrowia, ale także ochrony państwa przed zapaścią gospodarczą, stąd różnego rodzaju pakiety stymulacyjne. Jak myślisz, w Twojej oczywiście ocenie, które spośród tych państw, które są wskazane w raporcie, wyszły z tego zwycięsko i czy już w ogóle możemy powiedzieć o tym, że któreś kraje poza Chinami, o których już rozmawialiśmy, wyszły z tego zwycięsko? Ja bym przede wszystkim tutaj wróciła do tych Chin, ale oprócz Chin myślę, że jest troszkę za wcześnie, dlatego że bardzo dużo nam pokażą wybory, w sensie to, jak będą wyglądały relacje w Niemczech już po tym, jak wszystko się zostanie ukonstytuowane i jak będziemy znali te wszystkie fragmenty niemieckiej polityki. Francję czekają wybory, więc też jakby zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. Chyba jest trochę za wcześnie, żeby jeszcze Wielką Brytanię po Brexicie oceniać w tej zasadzie, czy zyskała, czy straciła na wyjściu z Unii Europejskiej. Ale wydaje mi się, że wszystkie te kraje, które wygrały mimo wszystko z epidemią, no są o tyle jakby wygrane, że zyskały nowe doświadczenie. Doświadczenie walczenia i prowadzenia polityki w trudnych warunkach. No wydaje się w tym momencie, że miejmy nadzieję, jednak trochę się zmieniło w tym roku i już teraz nie musimy się obawiać powtórki z poprzedniego, aż w takiej skali i jakby dotykające wszystkich sfer życia. I to jest na pewno lekcja, która została wyciągnięta przez wszystkie kraje, które się borykały. Więc myślę, że tutaj Europa Zachodnia mimo wszystko jest zwycięska, dlatego że była w stanie poradzić sobie swoim systemem zdrowia z możliwościami na przykład zakupu szczepionek, z możliwościami jakby tutaj wpłynięcia na obywateli z tym ogromnym kryzysem, który był. Więc ja się bardziej zastanawiam, które kraje są najbardziej przegrane po zeszłym roku. No i tutaj też no nie wiem, na ile Stany Zjednoczone w takim kontekście, że było widać, że tam bardzo dużo rzeczy się psuje, jest nastawione na politykę wewnętrzną. Teraz wydaje się, że to już trochę się ustabilizowało, no ale pytanie na ile i czy Stany będą w stanie rywalizować z Chinami, które wyszły z tego kontekstu zupełnie inaczej. Wydaje mi się, że Białoruś jest krajem akurat najbardziej przegranym z uwagi na to, że były protesty, których nic się nie zostało, ludzie są w więzieniach, są kolejne kryzysy. No i teraz pytanie, czy
Łukaszenka sobie po prostu poradził i opanował sytuację i na Białorusi będzie bez zmian? Czy jednak ten kraj też będzie tak bardzo osłabiony na wszystkich frontach, że w którymś momencie on się po prostu zacznie mimo wszystko od środka rozpadać? No i wielkim pytaniem jest, co z Rosją, bo tak naprawdę z Rosji mamy chyba najmniej informacji. Długo nie wiedzieliśmy, ile zachorowań, długo nie wiedzieliśmy, gdzie mają szczepionki, kogo szczepią, gdzie szczepią, jak szczepią. Więc to jest kraj, który chyba taki największy znak zapytania trzeba postawić. Jak teraz naprawdę wygląda sytuacja w Rosji? No bo mamy jakieś doniesienia, mamy ekspertów. Wydaje się, że Rosja, ten rok 2020 był dla niej bardzo trudny, też w kontekście protestów wewnętrznych, w kontekście próby otrucia Nawalnego, tego, że jednak był na ustach całego świata przez jakiś moment i znowu w tym kontekście Rosja wyszła negatywnie. Ale czy potrafi jakby sobie z tym poradzić i wyjdzie z tego zwycięsko? No nie, jakby ciężko to ocenić w tym kontekście. W tym momencie tym bardziej, jeszcze nie znając tego wszystkiego, ale wydaje się, że w jakiś sposób sobie mimo wszystko poradziła w takie poprzednie. Więc no, Turcja wyszła z tego ekonomicznie bardzo słabo, bardziej, że no, turystów nie było, potem lasy płonęły, więc jakby tam się wszystko tutaj dochodziło do siebie negatywne rzeczy, które ekonomicznie negatywnie wpływały na kraj. Więc tutaj bym w żaden sposób nie powiedziała, że to był kraj, który wyszedł dobrze, więc wydaje mi się, że przypominając się tym państwom, no chyba tylko Chiny są tym krajem, którym jednoznacznie można powiedzieć, że to jest kraj, który zyskał, a nie stracił. Ale na ile jesteśmy w stanie to ocenić jakby w dłuższej perspektywie, chyba jest jeszcze w tym momencie za wcześnie. Takie diagnozy jeszcze przed nami, ale serdecznie Państwu polecam lekturę tego raportu, który będzie takim, powiedzmy, słowem wstępu o 2020 roku jak najbardziej, szanowni Państwo. Pod naszą rozmową i będzie dostępny link, gdzie można tą książkę zakupić. Bardzo dziękuję za rozmowę w ramach cyklu Rodm Online. Przypomnę tylko, że regionalne ośrodki debaty międzynarodowe są prowadzone, są współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Karina, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i do zobaczenia. Ja również bardzo dziękuję za rozmowę i za zaproszenie. Obserwujcie, szanowni Państwo, działalność wszystkich regionalnych ośrodków debaty. Jest ich 16 w całej Polsce. Dla Państwa tłumaczymy i objaśniamy politykę zagraniczną polską, ale także światowe wydarzenia. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.